Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu z This War of Mine, kochani. Dzień czwarty, z tego co rozumiem, czy trzeci? To jest chyba dzień trzeci. Kurde, nie wiem. Pierwsza to była karta, druga, trzecia, czyli dzień czwarty się rozpoczyna. Względny spokój, dodać 4 żetony chłodu. Umieść tę kartę na talii intruzów. Jeśli w schowku schronieniu znajduje się przynajmniej jeden żeton desek, pomiń tę fazę intruzów. Mamy przynajmniej jeden poziom desek. Natomiast, kochani... Czekajcie, bo jest 5 żetonów chłodu. Gdzieś powinien być jeszcze jeden. Jest. To jest maksymalnie 6 żetonów chłodu. Także, kochani... To jest maksymalna liczba i mimo tego, że nawet gra będzie mówiła, że dodaj kolejny żeton chłodu, a nie mamy go, no to nie może być więcej, prawda? Także mamy maksymalny mróz. O, maksymalny mróz mamy. I to nie dobrze. Trzeba będzie na pewno zrobić deski, znaczy te deski do zabarykadowania się. Wtedy będziemy mieć luz i nie ma... I tak naprawdę wszystkie postaci mogą iść na... Nie, ktoś musi być na warcie. Mimo tego, bo jeżeli nie, to no to słabo. Natomiast wiemy, że na przykład nic się nie wydarzy, prawda? Natomiast deski też są potrzebne do obniżenia chłodu, prawda? O 3. Czyli trzeba będzie je zrobić tak czy inaczej. Dobra, słuchajcie, mamy tak, mamy zmęczenie. Wydaje mi się, że tak czy inaczej z lata musi iść się zdrzemnąć, żeby to zmęczenie obniżyć do zera i wtedy będzie miała przynajmniej jedną akcję. Marin ma wszystkie akcje i Sveta ma 2 akcje, więc jest sporo do roboty. Wydaje mi się, że Marin mógłby poszperać, bo musimy i tak zrobić deski. Sveta może iść przekopać resztki gruzu i ta śpi. Następnie musimy odpalić pułapkę, odpalić kolektor wody. To będą kolejne 2 akcje. Wtedy Marin może zrobić deski podczas swojej drugiej akcji i będzie miał 3 akcję na przeszukanie mebli. I tak chyba zrobimy. Dobra, czyli co? Tu szperamy. Wynik jest 3 plus 3 to jest 6, czyli 2 drewna / component. Wezmę 2 drewna. 2 drewna. To było to. Tutaj się zdrzemnęliśmy, więc zmęczenie wraca do zera. Tutaj przekopujemy resztki gruzu, więc tę kartę gruzu wywalamy. I to była pierwsza akcja. Druga akcja. Z lata odpala kolektor deszczu. Umieszczam żeton czasu. Sveta odpala prowizoryczną pułapkę przy pomocy chemikaliów. A Marin tworzy deski. Czyli 4 deski, 4 drewna i 1 komponent odrzucam. Biorę ostatni żeton desek, kładę go tu. To był ten warsztat. Tu są chemikalia. Kładę żeton czasu. Dobra, i teraz trzecia akcja jest, którą Marin może zrobić i to było przeszukanie tych mebli, do których mamy teraz dostęp. A tutaj znajdujemy tak. Biżuterię, książki, wytrych, 2 komponenty, 2 książki. Niestety ja mam, jest ogólnie 3 książki na bank w grze, więc... Znaczy na bank. Są tylko 3 książki w grze, chociaż poszukam. Ale z tego co kojarzę... Tak. Są niestety tylko 3 książki w grze, więc mimo tego, że karta mi wskazuje, że mam wziąć 2, no to biorę tylko jedną, bo nie ma po prostu. Natomiast biżuterię mamy, na którą można przehandlować. Pamiętajmy, że cały czas jest ta karta na schowku tam, która mówi, że biżuteria między innymi, wartość biżuterii wzrasta o 5, więc ktoś pójdzie na pewno tej nocy pohandlować, tylko nie wiem jeszcze gdzie. Niestety nigdzie nie można handlować, ale wezmę biżuterię w ramach
w ramach wzięcia. Mamy wytrych. Dzięki temu. Moment. Mamy wytrych. Książkę, biżuterię, wytrych, drewienko i dwa komponenty. Tak, książka, wytrych, biżuteria, dwa komponenty. I usuwam tę kartę z gry. Natomiast jesteśmy zabarykadowani już, całe szczęście. Mamy wszystkie deski porobione i tak naprawdę warto tak robić, myślę. Tak jak zrobił, chociaż tu był jeszcze jeden pisek, bo nasz. I tyle. I tak naprawdę trzeba zacząć myśleć o prowizorycznym piecyku, ale to może nie teraz, tylko następnego dnia. Bo teraz tu i tak nic nie zrobimy. Dobra. No to tyle, jeżeli chodzi o akcje dzienne. Używamy 3 wody. I teraz tak, mamy surowe mięso i warzywo. I tak jak mówiłem, miałem obniżyć głód z lacie do 1. Używając surowego mięsa. Za pomocą warzywa głód z fety zostaje na 2. No nie? I Marynowi podnosi się głód do 2, jako że nie jadł niestety. Więc jest mniej więcej tak. Chodzi o to, żeby mniej więcej rozlokować to. I dobra. Myślę, że Sweta zostanie na warcie z siekierą. Mimo tego, że się nic nie będzie działo. Ale chodzi o to, że ona ma udźwig 2 tylko. Reszta pójdzie. Właśnie nie, jeszcze nie wiem gdzie. Pozwolę sobie przesunąć się jak i kamerę. Mam nadzieję, że będzie widać wszystko. Wydaje mi się, że tak. I weźmiemy tę biżuterię, która jest warta sporo. Możemy wziąć wytrych, który jest warty sporo. Myślę, że 2 książki wezmę. Kawa, mamy cukier 1. Wydaje mi się, że cukier mogę wziąć ze sobą na handel. I chyba, no właśnie nie wiem, leków chyba nie wezmę ze sobą. Bo jeżeli mamy chłodu na 6, minus deski to jest 3. Jeżeli wylosujemy tam w karcie losu, że tam głód minus deski równa się 1, 2 lub 3, no nie? No to zwiększ chorobę komuś, więc będziemy mieli już leki przygotowane na to. I w sumie tyle. Dobra. Możemy iść do otwartej przestrzeni, kraty i gruz. Tam mamy warzywo, łopata, część mechaniczna, nic. I co, pójdziemy do planu budowy chyba. Bo wtedy mamy najwięcej czasu. A wiecie co? Wezmę siekierę ze sobą, bo wiem, że mamy względny spokój. Tu jest osoba na warcie, po prostu będzie walczyła piąchą, a nie siekierą. A my siekierę weźmiemy. Dam ją, nie wiem, kto ma najwięcej sprawności. Marinowi dam siekierę, prawda? Dobra, to musi być to. Marinowi dam siekierę, jeżeli ktoś będzie chciał z nami walczyć, no to mamy siekierę i będziemy mogli go dziabnąć, no nie? Dobra. W takim układzie 14 kart przeszukiwania. Siekiera waży 1, cukier waży 1 i to w sumie tyle. No, zablokowane drzwi. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 kart. Plus pamiętajmy, że mamy kartę specjalną cicho jak mysz, więc będzie można ewentualnie. Nie wiem, czy to pasuje. Więc będzie można ewentualnie użyć tego, żeby obniżyć hałas zamiast pociągać kartę spotkania. Dobra, ktoś tu jest. Podnieś hałas o 3. Na 4 od razu z automatu. Ciekawo. Drzwi. Zerknij przez szparę w drzwiach. Lub podnieś hałas o 1 lub rzuć na hałas. Wiecie co? Zwiększę hałas o 1. Przeszukaj spiżarnię. Zwróć 2 karty przeszukiwania lub podnieś hałas o 1 i rzuć na hałas. Wiecie co? Spiżarnia to będzie dobra sprawa, więc zwrócę to, żeby nikogo nie mieć. Chociaż mógłbym podnieść hałas o 1 i rzucić na hałas i jeżeli skorzystać zamiast rzucać na hałas, więc chyba podniosę hałas o 1 i zamiast rzucać na hałas użyję karty,
Więc zamiast rzucać na poziomie 6, obniżam to do 1, używam karty i przeszukuję spiżarnię. W spiżarni mamy bimber, kawę i 2 papierosy. Bimber, kawę i 2 papierosy. Pamiętajmy, że wszystko nadal jest niestety dużo warte. A może stety, skoro przyszedłem tutaj też na handel. Aha, i rzucam kostką oczywiście. 1. 1 to jest niestety nic. Wtasowuję tę kartę do znalezisk. Następnie idę dalej. Zderzenie z rzeczywistością. No właśnie, jest to zdarzenie. Tu jest jedna karta zderzenia z rzeczywistością, natomiast no jak widzicie, dużo razy wypada. Kolor szary tym razem. Dobra. Biorę stan przeszukiwania oraz nie wiem co tam jest. Kolor szary to jest 27. No już tak, żeby nie wtasowywać tego, bo to też trochę czasu zabiera wtasowywanie. 27, kolor szary, to będzie to. Grupa rozwścieczonych cywilów wpadła do budynku ciągnąć za sobą jakiegoś człowieka. Był nieprzytomny. Z oddali widzieliśmy tylko jego buty sunące po podłodze. Przeciągnęli go pod ścianę i rzucili na ziemię. Dziwiliśmy się, że robią tyle hałasu. Podkradliśmy się bliżej, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Dopiero w tym momencie dostrzegamy, że to żołnierz. Jeden z tych, przez których tkwimy w oblężeniu. Pobity tak, że ledwo widać jego twarz. Jesteśmy za blisko. Zaraz nas dostrzegą. Albo się wycofujemy, albo pora wyjść z ukrycia. Możemy albo wycofać się po cichu i wrócić do gry, albo zapytać, o co chodzi. Wydaje mi się, że zapytamy, o co chodzi. Mi się zamknęło. To jest 1227. 1227 to będzie gdzieś tu. Dorwaliśmy go kilka ulic dalej. Był z kolegą, ale tamten uciekł. Odpowiada wysoki, ponury mężczyzna, przeszukując kieszenie żołnierza. Po co wam on? Zabijemy go, a wcześniej będzie cierpiał. I teraz mamy do wyboru. Jeśli poczujecie się przez to lepiej, zostawiamy ich, katów i ofiary. Mamy już dość niekończącego się łańcucha śmierci i zemsty, wróć do gry. Albo nie bądźcie tacy jak tamci. Próbujemy odwieść ich od pomysłu zamordowania żołnierza. 507. Tu nie mam pojęcia, słuchajcie, co bym wybrał, więc pierwsza opcja to będzie liczba nieparzysta. Czyli nieparzysta, czyli zostawiamy go. Wróć do gry. No. No właśnie nie wiem, co tu bym chciał zrobić, czy... Nie wiem. Także zostawiamy go i nara. Także to mamy zderzenie z rzeczywistością. Chyba coś słyszałem. Zwróć dowolną liczbę kart przeszukiwania i rzuć czarną kością. Aha. Wiecie co? Przynajmniej wezmę sobie... 3 karty. No, 3 karty odrzucam, więc wynik na kości będę mógł... zwiększyć, tak? Do wyniku dodaj liczbę zwróconych kart. Jest 3, oddałem 3, czyli 6, czyli się nic nie dzieje. O masakra, no to był fuks. Przeszukaj stertę. Podnieś hałas o 1. Aha, podnieś hałas o 1 i rzuć na hałas. To tak robię. Idziemy przeszukać stertę, jest 9. W stercie jest łuska i uszkodzona gitara. Będzie można ewentualnie uszkodzoną gitarę naprawić chyba. Nie wiem, czy właśnie mogę. Napraw gitarę, tak. To są 2 komponenty i 1 drewno i wtedy będzie można użyć tego. Super. Dobra, czyli to jest gitara i łuska. Gitara i łuska. Gitara i łuska. I kostka oczywiście. 9. 9 to jest to warzywo. Super. Warzywo. I to jest tyle. Aha, zmęczenia oczywiście muszę podnieść, bo zapomniałbym. Nie na 4, tylko na 1 wszystkich postaci. Bo nikt nie śpi. Następnie kolejna karta przeszukiwania. Kolejne zderzenie z rzeczywistością. Są 2, faktycznie, zobaczcie. Są 2 zderzenia z rzeczywistością. Natomiast to jest inne, ponieważ dobierz kartę kolorów. Znaczy kartę stali kolorów oraz na pasku przeszukiwanie aktualnie odwiedzanego miejsca. To jest co innego. Nie, wezmę tę. Czarny. No to mam przesrane. Aktualnie odwiedzane miejsce to jest to i to jest
na pasku przeszukiwania. Tu jest pasek przeszukiwania, to jest 3-2-1. Więc... Damn! Mam nadzieję, że nie słychać tego skrzypienia, tego krzesła aż tak bardzo. 3-2-1. Byliśmy akurat na drugim piętrze, gdy usłyszeliśmy bardzo złowieszczy trzask. Jakby pękła jakaś gigantyczna kamienna kość. I wtedy rozpętało się piekło. Najpierw łoskot i trzeszczenie, potem coraz potężniejszy grzmot. Cały budynek nadszarpnięty artylerią i marznącą w szczelinach wodą zaczął się składać jak gigantyczny domek z kart. Huk, kłębiący się pył i potężne zwały gruzu spadające coraz częściej, gęściej. Mamy sekundę na decyzję. Umrzemy tu, czy skakać przez okno, w nadziei, że upadek nas nie zabije. Może zdążymy, mamy tak, albo skaczemy, albo może zdążymy. Biegiem po resztkach schodów na dół, to tylko 2 piętra. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co bym zrobił, czy bym skakał, czy bym coś. 7 to jest to pierwsze, czyli nieparzyste, czyli skaczemy. 1893. Tak jak mówiłem właśnie, kolory czarne to jest tragedia. 1893. Pod koniec. 1893. Tak jak mówiłem, że może się tu wydawać, że idzie mi dobrze i nagle karta jedna i game over jest, nie? 1893 to jest tutaj na lewo. Co? 1893, no to jest tu. Rzuć żółtą kością walki za każdą obecną tu postać. Postać może użyć sprawności, aby określić czy oraz ile ran otrzymała podczas upadku. Jeśli ktoś przeżył, odsuwa się najdalej jak to możliwe od katastrofy. Okolica zamienia się w kolejną bezkształtną górę betonowego gruzu. I wróć do gry. Czyli można przeszukiwać dalej, nie? Ale. Dobra. Zlata jest z nami. Ona nie ma sprawności żadnej, więc... Czy co, została wyeliminowana? Wydaje mi się, że nie, że to są rany. Musiałaby mieć siekierę. Nie wiem, słuchajcie. Zagram to, że to jest pudło. bo... No bo co? No bo... Wydaje mi się, że te kostki powinny być. Ilość ran. Czyli te noże. Dobra, i Bruno, siekiera też. Nie wiem, jak coś to mnie poprawcie, ale zagrałem w ten sposób, że udało nam się uciec, całe szczęście. Ulala! Tak mi się wydaje, nie wiem. Może powinny dwie osoby zginąć w tym momencie. Może tak się wydarzyć. Natomiast nie miałem tego skryptu nigdy i wydaje mi się, że powinienem użyć te rany po prostu tak, jakby mnie ktoś zaatakował z noża, nie? Bronią białą. No dobra. Szperanie. Zwróć jedną kartą przeszukiwania lub rzuć na hałas, aby wybrać jedno znalezisko. Wiecie co? Podniosę sobie... Nie, rzuć na hałas po prostu. Jest 6. Więc wybiorę jedno znalezisko. Wydaje mi się, że wezmę warzywo stąd. No. Warzywo. I będzie git. W takim układzie mamy 2 warzywa i być może będziemy mieć szczura, więc komuś obniżymy łód o 1, a reszta osób zje warzywo. Tak mi się wydaje. Dobra, mamy tak. Zamknięte drzwi. Są zamknięte drzwi? Nie. Więc to odkładamy, to zabieramy. Przeszukaj meble. Zrzuć 2 karty lub podnieś hałas o 1. Wiecie co? Z drugiej strony mam sporo rzeczy, które wziąłem na handel, więc chciałbym handlować ewentualnie. Więc podnieś hałas o 1 i rzuć na hałas. To jest na 3. Jest 8, więc nic się nie dzieje. I przeszukaj meble. W meblach jest książka, chemikalia, ziołowe, leki i kostka. Rzucę kostkę. To jest 6. 6 to jest część mechaniczna, która się może przydać. Część mechaniczna, książka. Natomiast sobie 2 książki wziąłem tutaj, tak? Ze sobą. Tak, 2 książki wziąłem, więc książki nie ma. Chemikalia i ziołowe leki. Chemikalia i ziołowe leki. Chemikalia używamy na ten, na szczura. No i tyle. W takim układzie musiałoby się coś teraz wydarzyć, żebym mógł handlować. Otwarta przestrzeń. Jest otwarta przestrzeń. Przejdź ostrożnie. Zwróć 2 karty przeszukiwania i podnieś hałas o 2. Lub biegnij. Podnieś hałas o 3 i rzuć na hałas. Następnie odrzuć tę kartę otwartej przestrzeni. To trzeba zrobić niestety. Nie mam 2 kart, żeby przejść ostrożnie.
Nie mam niestety trzech kart, więc muszę... dwóch kart nie mam, więc muszę przebiec, czyli podnieść hałas o 3 do 6 i rzucić na hałas. Jest 1, więc z automatu ktoś mnie wykrył. To żołnierze! Poddaj się, odrzucając ze stosu znaleźć żetony o łącznej wartości 10 lub więcej, albo rozpocznij się starcie. Jeżeli się poddasz, możesz zwrócić jedną kartę przeszukiwania. Mam ostatnią kartę przeszukiwania, aby porozmawiać, ale niestety nie mogę z nimi handlować. Nie mam kryjówki ani nic. Wiecie co? Poddam się, nawet jeżeli tam będzie... Chociaż nie, mam siekierę. Dobra, zobaczmy. Może będzie mieć karabin. Gość 6. Jest ich 2. Gdyby był 1, to jeszcze bym może ten. Bo gościu ma albo pistolet, albo karabin. Żetony łącznej wartości 10 lub więcej. Wiemy, że biżuteria ma wartość 10, ale nie. Słuchajcie, mamy fajkę, która jest warta 6 i drugą fajkę, która jest warta 6, czyli to jest 12. Ewentualnie mógłbym oddać fajkę, to jest 6, książki 7, 8, 9, kawałek chciałbym zachować w sumie, też inaczej może, to jest 6, 7, 8, 9, 10, dobra. To odrzucam w takim układzie. Reszta zostaje i mógłbym porozmawiać z nimi, wiecie co? Nie, w dupie. Dobra, oni tam są. Schody w dół. Dobra, lub zakończ spotkanie. Biorę ten za zakończ spotkanie. Dobra, do wyboru znalezisk. Bierzemy w sumie chyba wszystko. Część mechaniczna. Kurde, niby woda jest nastawiona. Tu jest raz, dwa, trzy. 3 z 7, czyli 4 żetony mogę wziąć. 4 żetony, na pewno jedną wodę. To jeszcze są 3 żetony. Mógłbym wziąć komponenty. Właśnie nie wiem, co tu potrzebuję. Prowizoryczny piecyk to są komponenty. Tak, to 2 komponenty wezmę. I trzeba będzie poszperać. Przepraszam, to tutaj jeszcze. Natomiast wiemy, że tu się nic nie działo, bo jest względny spokój, więc tę kartę odrzucam po prostu i to jest koniec. Dobra, przechodzimy tu. Także zabieram te wszystkie rzeczy do nas, do schowka. Z tym uszkodzoną gitarę, którą będę chciał naprawić za moment. Znaczy za moment, no rano, prawda? Biżuterię, no niestety. Ale mamy 2 warzywa przynajmniej. No, tak na razie to rzucę tu. Tutaj, tu. Choroby, opatrunki są, więc tutaj nic nie zmieniam. Opatrunek jest do momentu, wiecie, gdy zmniejszy się ta rana, to wtedy odrzucam opatrunek. No i tyle. Także karta losu. Podnieś rany. Nie wiem, czy to było. Nie odrzuciłem tego, przepraszam, nie przetasowałem tej karty, bo to było. Pierwszy był. Podnieś o 1 chorobę wszystkich chorych postaci. Nie mamy chorych postaci, całe szczęście. Odrzuć wszystkie ziołowe leki z postaci. Niestety nie ma tutaj, że zmniejszamy rany. Jeśli chłód minus deski równa się 4 lub więcej. Fuks mamy, bo 6 minus 3 to jest 3, a nie 4 lub więcej, nie? Czyli jest poniżej 4, więc nic się nie wydarzyło. Wymień najbliższe miejsce, dlatego właśnie warto deski wpakować szybko w deski. W warsztat, znaczy tak naprawdę łóżko chyba, te kolektory deszczu, prowizoryczna pułapka, warsztat i robić deski. Bo to jest... Im szybciej mamy deski, tym będzie łatwiej, nie? Dobra, wymień najbliższe miejsce, czyli to jest ten plac budowy, który był. To się obniża. Tutaj mamy kamienicę, słuchajcie. 1 pięcznic, książka, część elektroniczna, papieros, surowe mięso można znaleźć, więc ewentualnie tam można by się przejść. Rozpad żetony czasu, czyli mamy tak. Prowizoryczną pułapkę na szczura jest 5, czyli to jest surowe mięso. Tak.
A które mięso plus dwa warzywa miałem mieć, tak? Mam dwa warzywa, dobra. Czyli komuś obniżymy. Jakoś to leci, słuchajcie, naprawdę jest super, ultra. I rozpacz czasu, aha, że tam czasu jeszcze wody. Mam nadzieję, że będzie więcej. Sześć. Sześć, słuchajcie, to już są trzy wody. To już są trzy wody dodatkowe. Więc... Więc będzie można na przykład nie nastawiać kolektora następnego dnia i tę akcję przeznaczyć na co innego. I wtedy wziąć dwie wody po prostu skądś. Dobra. To był ten żeton czasu. Rozpatrz charakter A. Czyli ta gitara, no właśnie ta gitara, kurde. Muszę ją naprawić, tę gitarę. To byśmy obniżyli depresję. A i B to jest kawa dla Marina. I jeżeli jakakolwiek postać jest głodna, to niedobrze. No dobra, to jest tyle. Pasuje tym razem, żeby nie było. A nie wiem, czy nie brałem akcji kart specjalnej ostatnio, ale chyba brałem. Nie wiem, dobra. Mamy zaradnego. Zagraj podczas konstruowania dowolnej karty sprzętu i zignoruj wymagania dotyczące żetonu zasobu jednego rodzaju. Czyli jakbyśmy chcieli zrobić, nie wiem, piecyk, prawda, który potrzebuje 5 komponentów, to mogę użyć tego zaradny i tych 5 komponentów nie muszę oddawać. I nie wiem, czy tak nie zrobimy. Natomiast druga karta to jest trafienie krytyczne. Zagraj podczas dowolnego starcia. Jeśli używasz broni palnej, odrzuć jeden nabój, aby natychmiast zabić wroga. Lub zagraj w fazie intruzów. Jeśli postać na warcie używa broni palnej, odrzuć jeden nabój, aby zignorować tę kartę intruzów. Niestety nie mamy broni palnej, więc odrzucam tę kartę z trafieniem krytycznym. Tasowuję ją z powrotem. Natomiast biorę tego zaradnego, który się może przydać. I właśnie nie wiem, co tu chciałbym zrobić. Radzę zrobić prowizoryczną kuchenkę, mógłbym zrobić. Ogródek zielny. Nie wiem, czy ten prowizoryczny piecyk nie zrobię. Chyba zrobimy ten prowizoryczny piecyk, w sensie tam w przyszłości. To będzie jako kolejna po prostu. Kolejna rzecz. Dobra, kochani, także na tym kończymy te rzeczy, ten dzisiejszy dzień. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.